Uniwersytet Warmińsko-Mazurski uruchomił kolejny bardzo ciekawy wykład modułowy. Studenci zapoznają się z etykietą, tą w dyplomacji, w świecie biznesu, ale też dotyczącą życia codziennego. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak ważna jest etykieta, niekoniecznie utożsamiana z savoir-vivrem. Jak tylko ukazała się ta informacja na początku o etykiecie, to pojawiło się mnóstwo głosów, począwszy od internetu, poprzez prasę, media, że po co ta etykieta ma być, że czy to nie jest za późno, żeby tych studentów, w ogóle kogokolwiek w tym wieku kształcić z zakresu etykiety, czy rzeczywiście to spełni swoją funkcję, no i czy rzeczywiście powinno w ogóle nauczanie podstaw odbywać się na uniwersytecie. W założeniach ta etykieta była zupełnie czymś innym, bo to nie jest nauka podstaw, tylko to jest rozszerzenie tego, co bazuje na podstawach, które każdy z nas wynosi z domu. Wykład modułowy o etykiecie wybierają studenci z różnych kierunków. Wybrałam ten przedmiot modułowy, ponieważ pomoże on mi w przyszłej pracy. Studiuję politologię, mam zamiar być politykiem bądź publicystą i zawsze tego typu ogłada, czy zachowanie Kinderstuba, czy poprawienie własnej kultury osobistej, te zajęcia właśnie mi w tym pomogą. Doktor Anita Frankowiak, prowadząca wykłady, stara się, by miały one charakter interaktywny. Forma warsztatów odpowiada także studentom, którzy niejednokrotnie są zaskoczeni regułami etykiety. Przyjęło się, żeby zawsze puszczać kobiety w przejściu, a na przykład są takie miejsca, gdzie na przykład mężczyzna powinien wchodzić pierwszy, ponieważ są miejsca uznane za niebezpieczne, na przykład bar, gdzie mężczyzna powinien jakby prowadzić kobietę, wchodząc pierwszy. Na przykład w takich miejscach jak komunikacja, transport miejski albo windy, takie miejsca użyteczności publicznej. W takich miejscach też nie obowiązuje zasada precedencji, czyli pierwszeństwo kobietom. Bardzo dużo jest ciekawych rzeczy i się dowiaduje dużo różnych o strojach, o jakimś zachowaniu przy stole i w ogóle, ale takie ciekawe, co mnie, nie wiem, może to takie troszeczkę dziwne być, ale na przykład zaskoczyło mnie to, że spaghetti jemy na przykład tylko widelcem. W każdym semestrze zaplanowano 30 godzin wykładu. Oprócz tego wszystkie roczniki będą miały 4 godziny obowiązkowej etykiety.